dobry, Anna Piotrowska. W dzisiejszym wydaniu informacji z Płocka. Jest nowy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. Nietypowe wyzwanie płockiego radnego. A na koniec kolejna porażka Wisły Płock. Zakończył się remont i urządzanie budynku przy ulicy Mościckiego 6. Swoją siedzibę będzie tam miała 14-osobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. To bardzo ważna inwestycja dla potrzebujących dzieci. Zakończyła się budowa przy ulicy Mościckiego 6. To tam będzie mieściła się 14-osobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Modernizacja kosztowała ponad 2,9 miliona złotych i trwała od lutego ubiegłego roku. Zakres prac był bardzo duży. Wykonawca zmienił układ pomieszczeń, a także wszystkie posadzki i instalacje. Nowe są także m.in. drzwi, elewacja i dach. To jest ten ostatni etap właściwie reformy, zmian w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, który polegał właśnie na dostosowaniu tego budynku, tych przestrzeni, w których w tym momencie znajdujemy się, z jednej strony do potrzeb tej placówki, z drugiej strony także zagwarantowanie całej administracji, która tutaj pracuje, nadzoruje pracę, koordynuje pracę tych czternastek właśnie w tych przestrzeniach. Jak podkreśla dyrektor ośrodka, takie mniejsze placówki idealnie spełniają swoją rolę. Te mini placówki, bo wcześniej to były placówki 30-osobowe, pięknie funkcjonują dzieci, wychowawcy, gdyż tworzymy takie większe rodziny wieloosobowe. Czyli wychowawcy łącznie z dziećmi przygotowują posiłki, gotują, wspólnie spędzają czas. I to jest bardzo fajne rozwiązanie dla dzieci. Bardzo dzieci się integrują z wychowawcami. My możemy na przykładzie, tak jak w domu rodzinnym, pokazać, jak można spędzać czas. Na parterze budynku przy Mościckiego 6 urzędować będą pracownicy administracyjni obsługujący wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie Płocka. Część parteru zajmie także mający tu swoją siedzibę przed remontem oddział Miejsko-Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku. 42 km na 40 urodziny, a to wszystko z charytatywnym charakterem. W niedzielny poranek spod domu wyruszył Tomasz Kominek, który chciał przebiec dystans maratonu. Dlaczego? To wyzwanie osobiste, samorządowe i charytatywne. Z Radziwia do Włocławka chciał przebiec Tomasz Kominek, radny miasta Płocka, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Dystans 42 km, a więc ten maratoński. Miał być pokonany z kilku powodów. Jakich? Mam nadzieję, że te 20-tygodniowe przygotowania do tego biegu nie pójdą na marne. Mam nadzieję, że spełnię ten cel w wymiarze osobistym, w wymiarze społecznym i samorządowym, biorąc pod uwagę 100-letnie osiedle, na którym mieszkam, i ten jubileusz przyłączenia osiedla Radziwie do Płocka, no i ten wymiar charytatywny, ponieważ jeżeli uda mi się dobiec do Włocławka, to wtedy odpowiednie osoby, przedsiębiorcy wpłacą konkretne pieniądze na dalsze leczenie Alana, który tej pomocy potrzebuje, chłopca, który chodził do szkoły podstawowej na osiedlu Radziwie. Przygotowania trwały kilkanaście tygodni. Zaczęły się w listopadzie zeszłego roku. 4-5 treningów w tygodniu. Trochę siłowego, dużo biegowego, bo wiadomo, jednak swoje kilometry trzeba wybiegać przy takim długim dystansie, tak żeby przyzwyczaić ciało do takiego intensywnego wysiłku. No i chyba jest w dobrej formie. Jak podkreślał radny, to było wielkie wyzwanie. Wyzwanie, któremu udało się sprostać. Tego oczywiście serdecznie gratulujemy. Z nieba do piekła. Te słowa idealnie podsumowują to, co stało się w ostatnim meczu Wisły Płock. Nawciarze, choć wygrywali 2-0, to ostatecznie przegrali 2-3 z rywalem. To nie był dobry mecz Wisły Płock. Nawciarze grali słabo i choć do przerwy prowadzili z Górnikiem Zabrze 2-0, to w drugiej połowie oddali inicjatywę, kończąc mecz ze stanem 2-3. Jak przekonuje Paweł Stanio, trener Wisły Płock, z jego perspektywy piłkarze z Płocka zagrali dobre 45 minut. Dzisiaj znowu mieli, myślę, że dobre meczyko, gdzie na obie strony to mogło być przeklopione. Myślę, że pierwszy tam 10-12 minut Górnik był niebezpieczny i na pewno lepiej się prezentował. Potem żeśmy się dostali do meczu. Myślę, że to prowadzenie 2-0
było fajnie i wszystko wyglądało, że pójdzie w dobrą stronę. W drugiej połowie Górnik zadał dwa mocne ciosy w postaci bramek, co załamało nafciarzy. Trzeci gol na wagę trzech punktów był dla rywala nafciarzy kwestią czasu. Co się ostatecznie stało? W drugiej połowie byli nastawieni, że będziemy pracować, więcej będziemy wykrywali te boczne strefy. Górnikowi się udało tam kontaktową bramkę strzelić na 2-1. Potem przepiękna bramka na 2-2 ze stałego fragmentu gry i tam to już było na obie strony. Myśmy tam mieli niektóre sytuacje, które też mogli skończyć bramką. Teraz czas na mecze reprezentacji. Wisła Płock wróci na Murawę 2 kwietnia, kiedy to zmierzy się z Radomiakiem Radom. Początek spotkania o 12:30. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejne informacje z Płocka już w środę. Do zobaczenia.